Pan dyrektor Grzyb na samym początku tyle pięknych słów skierował. Ja chciałem przyłączyć się do tej wypowiedzi i przede wszystkim podziękować tej grupie 140 uczniów, że właśnie wybrała to liceum w Międzyrzecu. Jest to bardzo dobra szkoła z piękną historią. Świetny zespół pedagogów, tak więc kochani, jesteście w bardzo dobrych rękach i teraz reszta sukcesu będzie należała do Was. Chcę pozdrowić Was i w Wiśnicach, i w Małaszewiczach, i w Tarnowie Podlaskim, i tutaj w Międzyrzecu, w tych placówkach, w których zdobywacie wiedzę, umiejętności. I myślę, że to, czego należałoby nam życzyć, to byście byli zawsze w procesie edukacji świadomi, że kształcicie i uczycie się dla samego siebie w pierwszej kolejności. Dla siebie. Robicie to dla siebie. Nie róbcie tego dla rodziców. Nie róbcie dla nauczycieli. Nauczyciele staną na wysokości zadania, żeby zaspokoić wasze potrzeby. Róbcie to dla siebie. Wiemy, ile wysiłku kosztuje 31 września. Państwo mogli przyjść do dobrze przygotowanych placówek, odremontowanych, dobrze wyposażonych. Środki budżetu państwa, subwencji nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków. Dlatego też na barkach samorządów leży pełne finansowanie placówek oświatowych i szkół. Dlatego też ten wysiłek często niewidoczny, bo uczniowie mają wakacje, dyrekcja, pracownicy szkół nie mają wakacji. Dbają o to, żebyście Państwo mogli dzisiaj, jeszcze w dniu inauguracji roku szkolnego, cieszyć się nowym obiektem, odnowionym, nowymi, często pomocami praktycznymi. Moja gorąca prośba o uczniów, żeby ci bardziej odważni wspierali tych mniej odważnych i vice versa, bo przekonacie się, że sami tak naprawdę w życiu będziecie mieli niejednokrotnie podburtę, ale będziecie działać jako ekipa tak naprawdę, pomożecie zrobić dużo, dużo więcej. I ta odwaga pozwoli Wam zrealizować pierwszą część tego pasma, które jest moimi plecami, czyli te Wasze marzenia. Czego Wam z całego serca życzę. Jest złożonym procesem, ponieważ skupia w sobie wiele
różnych oczekiwań zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Szanowni Państwo, jako radny, jako przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki mogę powiedzieć tylko tyle, że od lat jestem dumny z tego, że szkoły powiatu bielskiego są tak prowadzone, że wybieracie te szkoły i muszę Was utwierdzić, droga młodzieży, że dokonaliście dobrego wyboru. Chcę też przekazać Wam słowa, które kiedyś do młodzieży dedykował święty już Jan Paweł II, który mówił, żebyście od siebie wymagali, nawet jeśli nikt od Was nie będzie wymagał. Pragnę całemu Rządu Pedagogicznemu na mojego liceum złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, żeby każdy dzień Państwa klasy był szczęśliwy i radosny. Byście Państwo mogli przekazać swoją wiedzę na